Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Nachtewicz, dzisiaj 11 lipca, dzisiaj e, przypominamy o ludobójstwie ukraińskim na Polakach, ale nie to będzie głównym tematem tego programu, będziemy się no, patrzeć czy też spoglądać na stosunki polsko-ukraińskie ze z tej nowoczesnej strony, co podpisał Tusk, jakie to ma konsekwencje, o, o co chodzi z tym, z tą Ukrainą w NATO, jak to wszystko ma wyglądać, dlaczego chcą nas wepchnąć do tej wojny, która dzieje się na wschodzie Ukrainy, a która absolutnie nie jest w naszym interesie. Dzisiaj o tym z doktorem Leszkiem Sykulskim. Dzień dobry, panie doktorze, witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie doktorze, no to może zacznijmy od tego, ja wiem, że pan robił na swoim kanale taki materiał, ale w tym więcej miejsc nie zaszkodzi wyjaśnić. Co takiego, na co zgodził się Tusk? Bo też do tego przejdziemy, czy to w ogóle jest legalne, bo moim zdaniem jest to absolutnie niekonstytucyjne, to co podpisał z Żołęskim. Ale na co się zgodził rząd polski, jeśli chodzi o Ukrainę? Rząd polski zgodził się na faktyczną w wielu aspektach wasalizację państwa polskiego względem ukraińskiej racji stanu gdybym miał jednym, jednym zdaniem podsumować pańskie, pańskie pytanie. A rozwijając temat, po pierwsze, to co się wydarzyło 8 lipca 2024 roku w Warszawie, było absolutnie nielegalne. Podpisanie 24-stronicowego porozumienia, które, sygno, które jest sygnowane przez premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, jest absolutnie nielegalne. I nie, dlatego, że, i nie tylko dlatego, że kadencja prezydencka Władimira Zełenskiego już wygasła i trwają bardzo ostre spory z konstytucjonalistów, także ukraińskich, czy w ogóle można mu dzisiaj przyjmować Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że nie, ale przede wszystkim dlatego, że po raz kolejny, po raz kolejny, podkreślam, podpisywane jest porozumienie, jakaś quasi umowa międzynarodowa, która omija Artykuł 89 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a artykuł 89 obecnie obowiązującej Konstytucji tej Konstytucji z 1997 roku mówi wyraźnie, że wszystkie umowy, które dotyczą y, układów politycznych, układów wojskowych, y, jakichkolwiek sojuszy, pokoju muszą być ratyfikowane, muszą być ratyfikowane przez parlament. Krótko mówiąc, Zarówno umowa między Polską a Ukrainą z 2 grudnia 2016 roku powinna była być ratyfikowana przez parlament jak i to porozumienie. Powinno być przekazane do wiadomości jego treść wcześniej sejmowi, aby odbyła się dyskusja i aby odbyło się głosowanie. To jest skandal. I tak jak powiedziałem, to nie jest pierwszy raz, ponieważ 2 grudnia 2016 roku została zawarta nielegalna w mojej opinii umowa o współpracy z Ukrainą, na podstawie której to umowy po dziś dzień przekazywany jest sprzęt wojskowy i nie tylko Ukrainie, a nie mający sankcji prawnych. To, to przekazywanie nie ma sankcji prawnych. Umowa z 2 grudnia 2016 roku przez kilka lat była w ogóle zatajana przed opinią publiczną. Nie można jej było sobie wyszukać w wyszukiwarce internetowej. Wiele osób szukało tego typu podstaw, właśnie wspierania Ukrainy. Było bardzo trudno to wyszukać, ponieważ to zostało ukryte przed opinią publiczną. Mam wrażenie, że przed wieloma parlamentarzystami również ta umowa z 2016 roku. Natomiast ta to porozumienie Zawarte 8 lipca w Warszawie jest porozumieniem, które ma obowiązywać przez 10 lat. Na 10 lat jest wyraźnie mowa w postanowieniach końcowych, że mają być podpisywane szczegółowe dwustronne umowy, które mają rozwijać poszczególne działy zawarte na 24 stronach tego porozumienia. No to porozumienie jest niewyobrażalne wprost. Gdybyśmy jeszcze rozmawiali powiedzmy 3 lata temu, i yy, gdyby mi Pan powiedział, że może być takie podpisane porozumienie, które tak głęboko wasalizuje państwo polskie, to bym powiedział, że to jest absurd, że takie coś nie może mieć miejsca. Natomiast ja powiem więcej, to porozumienie. Z 8 lipca, Tusk, Zełęski, to jest, to jest tak naprawdę podglebie, to jest przygotowanie potężnego, prawnego i faktycznego gruntu pod Federację. Należy wziąć taki scenariusz pod uwagę: pod jeszcze większą integrację Polski i Ukrainy. I warto zadać pytanie, czy jednym ze scenariuszy, które ma wprowadzić to. To porozumienie, jest Federacja Polsko-Ukraińska, jest krótko mówiąc Ukropol, czyli ta koncepcja, którą bardzo mocno środowisko skupione wokół Jacka Bartosiaka, jego firma Strategy and Future, pan Marek Budzisz, no, znany orędownik Ukropolu, Federacji Polsko-Ukraińskiej jeszcze z roku 2022, tak naprawdę próbowali to Polakom mówić, jakie to jest dobre i jakie to ma być dobre dla państwa polskiego i dla polskiego interesu narodowego. No to jeżeli mielibyśmy zadać sobie pytanie, czy Ukropol jest jakąś mrzonką fantastyczną, Magorium strategiczną firmy pana Bartosiaka czy pana Marka Budisza? Czy jest, czy, czy ma jakieś poparcie? Powiedziałbym quasi prawne. Takie niby prawne, w postaci właśnie tej umowy, którą mam tutaj przy sobie, no to to właśnie jest najlepsza, najlepsza odpowiedź. To, to porozumienie daje bardzo silne podwaliny pod ewentualną stworzenie jakiejś integracji polsko-ukraińskiej, co nie muszę mówić tutaj ani panu, panu redaktorowi, ani szanownym naszym widzom, że jest to skrajnie niekorzystne dla polskiego interesu narodowego, bo z tego porozumienia jasno wynika, że Polska została zwasalizowana. Skala pomocy, utrzymy przez nas wszystkich jako podatników kilkuset tysięcy kart SIM przedpłaconych po to, żeby Ukraińcy mogli mieć po prostu darmowe rozmowy telefoniczne. Utrzymywanie przez nas abonamentu dla 20 tysięcy terminali Starlink, żeby Ukraina mogła mieć internet. Przekazywanie Ukrainie od samego początku tej nowej odsłony konfliktu. Tego, tych setek tysięcy ton sprzętu wojskowego. To jest część wymieniona, to jest niewyobrażalna skala, bo chwilka niech będzie mi wolno chwilkę tutaj zająć. Został przekazany Ukrainie. Polska przekazała Ukrainie znacznej ilości broni. Brzmi punkt czwarty na stronie czwartej porozumienia z 8 lipca, polska Ukraina. Polska przekazała Ukrainie ciężkie uzbrojenie w tym Czołgi, opancerzone pojazdy bojowe, samoloty myśliwskie, samoloty szturmowe, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, systemy obrony powietrznej, bezzałogowe statki powietrzne, amunicję krążącą, systemy artyleryjskie, broń indywidualną, amunicję wielkokalibrową, średniokalibrową, sprzęt medyczny, przeciwpożarowy, środki ochrony indywidualnej, innego rodzaju broni, sprzęt. I to jest fragment, niewielki fragment tego porozumienia, który mówi o tym, jak bardzo Polska dała się zwasalizować, jak bardzo żeśmy dali się rozbroić. W imię ukraińskiej racji stanu. To jest niewyobrażalne, a szczególnie jest to bulwersujące, że 8 lipca przybywa do Polski... No... Załóżmy, że przedstawiciel państwa ukraińskiego, że, że zakładamy w ten sposób i nie ma słowa ani z ust Wołodymiera Załęskiego, ani jego delegacji, ani przede wszystkim z ust premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ani słowa o 81. rocznicy e, ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To jest niewyobrażalny skandal. Trzy dni przed rocznicą krwawej niedzieli, symbolicznej dacie, e, e, prawda, una, una, Bestialstwo Ukraińców i, i skalę ludobójstwa, nie ma słowa na ten temat. No ale czy, czy to może dziwić po drugim lipca bieżącego roku, kiedy y, kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjechał y, tutaj pełen buty, arogancji, y, fałszując historię, mówiąc o jakiejś nazistowskiej okupacji i, y, 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 prawda, tutaj mydląc oczy jakimiś, prawda, ochłapami z pańskiego stołu dla osób, które ocalały z II Wojny Światowej, Wojny Światowej, a jednocześnie podsuwając delegacji polskiej 40-stronicowy dokument, który Polska, y, która, który polska strona bez zająknięcia się podpisała, fundując elektrowni w, w Szwed, be, be, bez zakłóceń, rafinerii w Szwed, bez zakłóceń żadne, żadne prawda, tutaj transporty rosyjskich węglowodorów no, przez terytorium państwa polskiego. No to jest skandal, niewyobrażalny skandal. Mamy do czynienia z potężną wasalizacją Polski względem Stanów Zjednoczonych, Berlina i Ukrainy. No nie ma Polski tak naprawdę. Pamiętam, że zawsze pan mówił używał określenia demokratura. Teraz można powiedzieć właśnie jak, co to jest. Dyktatura? No bo tak. Y, demokracji nie ma. Y, chociażby zaczynając od No Jak przyjeżdża jakiś... Przepraszam, że to powiem, jakiś kolej z Ukrainy, aktorzyna, który już nie jest prezydentem, nie przedłużył swojego mandatu prezydenckiego, bo nie było wyborów. Y, w ogóle Tusk robi co chce łamie konstytucję na każdym kroku podpisuje ten traktat z tym aktorzyną z Ukrainy który nie ma absolutnie podstaw prawnych to samo to porozumienie z Niemcami te to wcześniejsze te konsultacje niemiecko-polskie na, 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 na poziomie rządowym to też jest jakaś chucpa w ogóle czy mamy jeszcze państwo polskie panie doktorze bo ja wiem, że ja zadaję to pytanie często i o tym rozmawiamy i pan to wylicza, ale bo ja nie uważam, że to jest absolutnie działanie suwerennego, demokratycznego państwa, tylko jakiś właśnie, jak to niektórzy powiedzieli, Tusk już nie jest premierem, tylko jest po prostu namiestnikiem pewnej prowincji, prowincji, która jeszcze nazywa się Polska. No niestety sytuacja państwa polskiego, państwo polskie oczywiście jest, istnieje, natomiast państwo polskie jest w wielu aspektach, w bardzo wielu dziedzinach niesuwerenne i to nie jest coś jakiegoś odkrywczego, no wiemy doskonale, że ta konstytucja po raz pierwszy została złamana przez ojca chrzestnego zresztą ty, tego, tego aktu prawnego, przez Aleksandra Kwaśniewskiego w roku 2003, tajne więzienie CIA w Starych Kiejkutach, przetrzymywanie bez wyroku sądu, Ludzi, torturowanie tych ludzi, łamanie konwencji międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej. Łamanie konstytucji. Nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. Potem mamy podpisanie niekonstytucyjnej umowy z Ukrainą 2016 rok. Potem mamy szereg niekonstytucyjnych aktów prawnych, rozporządzeń ministra zdrowia, na przykład nakazujących noszenie maseczek. Reżim sanitarny wprowadzany nie ustawą, ale jakimiś dziwnymi rozporządzeniami. To wszystko jest złamaniem konstytucji, co orzekły zresztą sądy w Polsce. W wielu przypadkach w setek, w setkach, jeśli nie tysiącach przypadków, że nakładanie różnego rodzaju kar, grzywien, na mandatów na osoby nienoszące tych maseczek były po prostu bezprawne, to ty, wystawianie w ogóle tego przez organy, organy prawda, państwa polskiego i tak dalej i tak dalej, no więc mamy, dochodzimy do roku 2022 i mamy przekazywanie olbrzymiej idącej w setki miliardów złotych pomocy dla Ukrainy również z pominięciem moim zdaniem Konstytucji również to jest, nie ma podstawy prawnej w ogóle do tego, aby przekazywać Ukrainie takie, tak ogromną pomoc, no bo przecież umowa z 2 grudnia 2016 roku jest umową nielegalną, która nie spełniała Warunku artykułu 89, punkt pierwszy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj oczywiście wymieniać znacznie więcej. Polska na wielu aspektach nie jest suwerenna i, i, i to jest niestety bardzo tragiczna tak naprawdę sytuacja. To, że w ogóle ten podpisuje się takie porozumienie, w którym już z góry zakłada się fałszowanie historii, no to to jest niewyobrażalny skandal. Mam tutaj na przed sobą stronę 14 tego porozumienia, punkty 11 i 12. Punkt 12 mówi o tym, że uczestnicy będą współpracować w prowadzeniu, uwaga, poszukiwań, ekshumacji oraz innych działań, które będą służyć godnemu pochówkowi ofiar konfliktów, represji i zbrodni popełnionych na terytoriach Polski i Ukrainy. Ani słowa o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, a punkt jedenasty mówi o tym, że będą tworzone nowe podręczniki, yy, które mają przedstawiać historię stosunków między oboma państw, obydwoma państwami, w szczególności w oparciu o polsko-ukraińskie braterstwo broni w wojnie z bolszewicką Rosją w roku 20. No przecież to jest skandal, niewyobrażalny skandal. To jest fałszowanie historii, to jest rozmywanie prawdy historycznej, rozmywanie granicy, rozmywanie różnic między ofiarem a katą, między mordercą a ofiarą, między ludobójcą a ofiarą. No. Coś takiego yy, wstyd tak naprawdę w ogóle procedować, a co dopiero pod tym się podpisać. No niestety, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał się pod. Yy, Takim świstkiem papieru, który fałszuje polską, polską, polską historię. To jest, to jest niewyobrażalne i zrobił to trzy dni przed rocznicą krwawej niedzieli, przed 81 rocznicą ukraińskiego ludobójstwa na, na narodzie polskim. No, no, no mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem i warto aby nagłaśniać tego typu sprawy, aby te, te sprawy po prostu społeczeństwo wiedziało. Ja nie mam oczywiście złudzeń co do tego, bo wiemy, jak wygląda percepcja społeczna, wiem, jak wygląda chociażby kwestia edukacji w zakresie pokoju. Wiem, ile osób przychodzi na marsze pokoju, na różnego rodzaju pikiety, demonstracje. To jest garstka. To, to mówimy tutaj o kilkuset osobach, kilkudziesięciu osobach, czasami e, tysiąc. To już jest bardzo duże, jeżeli przyjdzie w 40-milionowym kraju. To pokazuje, jak bardzo mocno społeczeństwo jest podatne na... Propagandę, y, propagandę serwowaną przez media głównego nurtu. I y, proszę zobaczyć, że w tych uroczystościach oficjalnych Narodowego Dnia Pamięci o ofiarach Ukra ukraińskiego ludobójstwa na Polakach nie ma najwyższych rangą przedstawicieli państwa polskiego. No, a ja jestem bardzo ciekaw, jacy, jacy rangą przedstawiciele państwa polskiego pojawią się y, 14 lipca w Domostawie na odsłonięciu pomnika y, ofiar y, ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Duta. Y, dłuta. Y, Mistrza świętej pamięci już Andrzeja Piteńskiego. No ja już po prostu straciłem jakiekolwiek oczekiwania, czy jakikolwiek. jakikolwiek nie mam nic w głowie ani w sercu na to, czy ktokolwiek się pojawi, myślę, że jesteśmy po prostu sami i powoli lecz, trzeba myśleć o tym, jak tu kreować zupełnie nowych liderów, niezwiązanych z tym, co działo się przez ostatnie 30 lat. Dobrze, ale mam jeszcze. Chciałbym do tego porozumienia wrócić, panie doktorze. Czy to prawda, że. Yy, na, teraz trochę zażartuję, ale tak naprawdę to nie jest do śmiechu. Czy to prawda, że w tym porozumieniu jest tak, że yy, jeśli chodzi o Polaków i o spalanie węgla, to musimy być eko, a jeśli chodzi o oddawanie energii dla Ukrainy i spalanie węgla w tej materii, no to już nie musimy być eko i Zielony Ład nie działa w tej materii. No tak, to dwa istotne przekazy z konferencji prasowej 8 lipca. Z jednej strony zapowiedź Donalda Tuska, że będą przygotowywane różnego rodzaju procedury prawne, no jeżeli tak to w ogóle można nazwać, które mają ułatwić sytuację, w której polski węgiel będzie spalany i energia ze spalania polskiego węgla ma być przekazywana Ukrainie z pominięciem opłat za emisję, za emisję CO2. Tych wszystkich opłat, które Polacy muszą płacić od 1 lipca bieżącego roku. To jest podatek ideologiczny. Nie miejmy co do tego złudzeń. Handel emisjami, ETS, ETS2, to wszystko jest, jest podatek ideologiczny, który tak naprawdę dożyna, dożyna polski przemysł chemiczny. Ostatnie wiadomości te oficjalne Informacje z zakładów azotowych puławy, zawieszenie produkcji melaminy, koszty gazu, ale przede wszystkim, ale także koszty właśnie handlu emisjami CO2 no dobijają, dobijają, dożynają polski przemysł chemiczny, a Ukraina ma być zwolniona z tych opłat. Za emisję. Pytanie, kto ma za to zapłacić? Donald Tusk powiedział, że ma być to opłacone za jakieś mityczne europejskie pieniądze. Co to znaczy europejskie pieniądze? Unia Europejska, Komisja Europejska nie posiadają własnych pieniędzy. Podobnie jak rząd Donalda Tuska nie posiada własnych pieniędzy ma pieniądze podatników. Więc pytanie jest takie, albo to polski podatnik wprost będzie płacił za prąd dla Ukrainy, albo będziemy za to płacić dotacjami z Unii Europejskiej, na przykład z funduszu z funduszu z KPO. No to tak czy inaczej Polska będzie na tym stratna, Polacy będą na tym stratni. No to pokazuje skalę wasalizacji państwa polskiego po raz kolejny jeśli chodzi o Ukrainę. Druga sprawa to jest to, o czym też mówiono na konferencji prasowej, a mianowicie że rząd w Warszawie rozważa zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, które lecą w pobliżu granicy z Polską. No, jesteśmy po szczycie NATO w Waszyngtonie trzydniowym Rozmawiamy 11 lipca 2024 roku, trzydniowy szczyt w 75. rocznicę powstania sojuszu. Myślę, że tak daleko idące deklaracje rozważania Donalda Tuska czy, czy członków jego rządu nie spotkały się tam z, dobrym, z dobrą odpowiedzią, ale to pokazuje, że Polska wychodzi przed szereg, że Polska jest bardzo nadgorliwa w tej, w tym, tej swojej filo-ukraińskiej postawie. No to jest postawa wasalna wobec Ukrainy, Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, czytając to porozumienie. To jest po prostu postawa wasalna, mówienie o rozbudowie infrastruktury, dróg S S12, S17, rozbudowy infrastruktury, która ma właśnie też zabezpieczać interesy ukraińskiego rolnictwa. No i gdzie są ci te, te, te skutki protestów rolników? Można byłoby dzisiaj e, się żachnąć, powiedzieć no właśnie gdzie? E, protestowali rolnicy przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko sprowadzaniu e, ukraińskich płodów rolnych, a rząd podpisuje e, umowę, a rząd nie tylko, Morawi a rząd Morawieckiego podpisał Zielony Ład, a rząd Tuska podpisał porozumienie z Ukrainą, która ma e, Dawać tak naprawdę możliwość wejścia na polski rynek y, y, ukraińskim produktom przemysłu rolnego i spożywczego. No i mamy sytuację, mamy sytuację niewyobrażalną w, te, w tym zakresie, natomiast to też pokazuje. Urabianie opinii publicznej. Jeżeli przez kolejnych 10 lat mają być podpisywane umowy doprecyzowujące to porozumienie tusk zełęski, no to będziemy mieli do czynienia z pogorszeniem się sytuacji strategicznej państwa polskiego, z groźbą włączenia się Polski do, do wojny. No przecież tutaj mamy napisane w te, tym porozumieniu czarno na białym, że ma na terytorium państwa polskiego stacjonować armia ukraińska, ma być formowany tak zwany legion ukraiński, mają być szkoleni żołnierze ukraińscy, Polska ma uzbrajać, Wyposażać to wojsko ukraińskie. Polska ma fundować kursy języka angielskiego dla, dla żołnierzy ukraińskich, Polska ma jest taki, taki, taki dział mówiący o współpracy przemysłów obronnych, a to, który się sprowadza do jednego punktu, że Polska ma nadal zapewniać bieżącą obsługę i naprawy ukraińskiego sprzętu wojskowego. No to, 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 to co to jest jak nie wasalizacja państwa polskiego względem względem Ukrainy? Panie doktorze. Ja, jak obserwuję, obserwowałem szczyt NATO, mam takie wrażenie, że Ukraina jest już w NATO, tylko jeszcze nie podpisali odpowiednich papierków. W ogóle jak pan to ocenia? Bo, bo to jest jakaś granda. Zamiast dyskutować o, o, o tym, co jest, znaczy o kształcie tego sojuszu, no to tam większość części, większość rozmów było o Ukrainie. Oczywiście jakaś strona, jakaś część... Członków się nie zgadzała z pewnymi rzeczami. No ale 40 miliardów dolarów na zbrojenie dla Ukrainy to jest masywna masywny dotacja, że tak powiem. Tak, to pokazuje, że wojna na Ukrainie będzie jeszcze trwała, że y, sytuacja, w której Polska jest y, tak zwaną y, państwem frontowym na wschodniej flance NATO będzie eskaluowała. To, to będzie generowało dodatkowe zagrożenia dla państwa polskiego. Y, to, że w tym porozumieniu możemy przeczytać na. No naprawdę w wielu miejscach, że po, strategicznym celem państwa polskiego będzie dążenie do tego, aby Ukraina była nie tylko członkiem NATO, ale także Unii Europejskiej. No to jest niewyobrażalny skandal. Ukraina w NATO to jest konflikt NATO z Rosją. Każdy sobie zdaje z tego sprawę. Ukraina w Unii Europejskiej to oznacza katastrofę dla polskiego rolnika. To jest logiczne, to jest oczywiste, to co do tego nie, nie ma nigdy, dzisiaj żadnych wątpliwości. Pytanie, w czyim interesie jest podpisywane tak skandaliczne porozumienie, jak to polsko-niemieckie z 2 lipca, czy to polsko-ukraińskie z 8 lipca. No Mamy do czynienia z przyspieszeniem historii, w cudzysłowie oczywiście, z przyspieszeniem biegu zdarzeń. Niewątpliwie tak jak COVID-19, COVID tak jak lockdowny były przyspieszeniem pewnego rodzaju procesu przejścia od demokracji do demokratury, ograniczania praw obywatelskich, ograniczania wolności i tak dalej, to wojna na Ukrainie jest kolejnym przyspieszeniem, przyspieszeniem procesu przede wszystkim federalizacji Unii Europejskiej. Ten proces bardzo mocno przyspieszył. Z drugiej strony również jeszcze większe przyspieszenie przechodzenia od demokracji do demokratury. Trudno mówić o jakiejkolwiek wolności słowa dzisiaj w przestrzeni publicznej tej określanej mianem mainstreamu. Tam już nie ma żadnej wolności słowa. Tam jest tylko i wyłącznie odgórny przekaz. Jeszcze oczywiście ta wolność słowa istnieje na obrzeżach i, I powiedzmy, w, w, na, na nisz, w niszowych kanałach, w niszowych kanałach przekazu. No bo mówmy sobie szczerze, choćbyśmy y, tutaj mieli. Docierali do kilkudziesięciu, nawet 100 czy 200 tysięcy widzów, to ma się to nijak do tego, jakie mają zasięgi takie telewizje jak Polsat, TVN, TVP, czy, czy koncerny medialne, które są w rękach Niemców, na przykład w Polsce. Bardzo często otrzymuję pytanie, jak to się dzieje, że rząd w Warszawie jest tak uległy wobec, wobec Niemiec, bo przecież to nie tylko rząd Tuska. No przecież w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego Anna Moskwa podpisała podobną umowę dla rafinerii w Szwed. To jest kwestia tego, że. Że jak wejdziemy sobie na stronę oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego Niemiec, to zobaczymy, że blisko 100 instytucji niemieckich funkcjonuje w Polsce finansowanych przez rząd w Berlinie. I są to nie tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, są to instytucje kultury, nauki, fundacje polityczne, które fundują granty, stypendia i tak dalej, które finansują różnego rodzaju przedsięwzięcia. przedsięwzięcia Promujące dekarbonizację, czyli zamykanie, zalewanie polskich kopalń, ideologie gender, agendę LGBT, federalizację Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Cały Zielony Ład, klimatyzm, ekofaszyzm i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy do czynienia z potężnym lobbyingiem niemieckim w Polsce. Nie bójmy się tego mówić. Niemcy budują potężny lobbying w Polsce, potężne ośrodki lobbyingowe od 30 lat. I naprawdę nie wiem, czy śmiać się, czy, czy zgrzytać zębami, jak słyszę byłych oficerów polskiego wywiadu którzy dzisiaj są celebrytami, którzy mówią, śmią w ogóle twierdzić coś przed kamerami, że przecież wywiad niemiecki jest sojusznikiem i nie prowadzi działań operacyjnych przeciwko państwu polskiemu. No to są bzdury opowiadane, opowiadane po prostu w świetle, w świetle kamer. Oczywiście, że wywiad niemiecki ma swoje rezydentury na terytorium państwa polskiego i to nie tylko wywiad BND, czyli wywiad cywilny, ale także wywiad, wywiad wojskowy niemiecki. Niemcy, aparat państwowy Niemiec jest żywo zainteresowany Polską. Polska jest jednym z najważniejszych państw, które wchodzą w orbitę zainteresowania państwa niemieckiego, wbrew temu, co twierdzą różni dziwni pseudoeksperci w mediach głównego nurtu, bardzo często stypendyści różnego rodzaju niemieckich fundacji politycznych. Niemcy utrzymują, tak jak mówię, blisko 100 instytucji w państwie, funkcjonujących w państwie polskim, instytuty historyczne, które biorą udział w całej narracji historycznej niemieckiej, która wiadomo jaka jest które mamy do czynienia z ogromną, ogromnie wpływową mniejszością niemiecką na terytorium państwa polskiego, uprzywilejowaną, która ma swojego, swoich przedstawicieli w parlamencie od początku istnienia III Rzeczypospolitej. Polska mniejszość w Niemczech nie może liczyć na tego typu uprzywi uprzywilejowanie, więc mamy do czynienia z absolutnym dysonansem, z, z absolutną asymetrią w relacjach, w relacjach wzajemnych. Niemiecki wywiad jest bardzo mocno obecny na Ukrainie, widzimy to zbliżanie, zbliżanie Niemiecko-ukraińskie. Niemiecko no widzimy y, cały, powiedziałbym, taki głęboki proces podporządkowywania interesów państwa polskiego, niemieckiej racji stanu w kontekście federalizacji Unii Europejskiej. Y, Polska jest montownią, jest Polska jest półperyferiami dla gospodarki niemieckiej. Y, Polska jest elementem y, tego, co Niemcy nazywają koncepcją Metel Europy, czyli Europy Środkowej, czyli właśnie takim zapleczem dla gospodarki, gospodarki niemieckiej. Panie doktorze, na koniec, bo nie mieliśmy okazji o tym rozmawiać. Uśmiecham się, bo to jest śmieszny temat. I Ja mnie jest śmieszny. No, Joe Biden jest śmiesznym tematem. No, tylko się zastanawiam, jak pan myśli, co, 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 jak mocno śmieje się Putin, patrząc na ten tragi farsę, który dzieje się w Waszyngtonie. Coś, co na normalnych ludzi wydawało się normalnością, czyli to, że Joe Biden ma ogromne kłopoty ze zdrowiem i już dawno powinien złożyć funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej po prostu nie pełnić. No on wciąż się upiera, że chce startować w wyborach, które w listopadzie w Stanach, że nikt go nie zdejmie, że będzie kandydatem demokratów na kolejną turę, drugą turę prezydencką. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi? Ja się śmieję, no bo to tylko tyle to zostało, nawet z punktu widzenia tego szczytu ostatniego NATO. No po prostu, ja, jak ja bym był Putinem, to bym nie brał ich poważnie. Ta sprawa startu Joe Bidena i jego stanu zdrowia nie jest, jest tajemnicą Poliszenela, to najlepiej pokazuje jaki tak naprawdę jak wygląda sytuacja w, w, w Stanach Zjednoczonych, jak, jak, jaką marionetką, tak naprawdę staje się głowa państwa, która przynajmniej nominalnie ma dostęp do. Tej słynnej teczki z kodami do głowic, do głowic jądrowych. No prawda jest taka, że to pokazuje, czym jest deep state, to pokazuje, czym jest głębokie państwo. Pokazuje, że prezydent oczywiście jest pewną istotną figurą polityczną, jest twarzą, ale tak naprawdę realnie wcale nie musi być osobą o. Wybitny, wybitnie dużych, powiedziałbym, walorach zdrowotnych, aby, aby pełnić swoją, swoją funkcję, ponieważ ma zaplecze i to zaplecze skutecznie, skutecznie kieruje państwem, mniej lub bardziej skutecznie kieruje państwem, państwem amerykańskim. I jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to widać, że i służby specjalne, i, i Fed, i wielkie globalne korporacje, i cała ta, cała ta struktura. Nazywana głębokim państwem, bardzo skutecznie sobie radzi, nawet w sytuacji, kiedy um, prezydent Stanów Zjednoczonych jest delikatnie mówiąc niedysponowany. No ale zresztą widzieliśmy to w przypadku także prezydentury Borysa Jelcyna, gdzie rosyjskie głębokie państwo um, też um, no. Kontrolowało te najważniejsze oczywiście sektory. To był wielki kryzys dla, dla Rosji wtedy to była smuta, często się mówi o jelcynowskiej smucie w latach 90. ubiegłego wieku. Natomiast no, Stany Zjednoczone mają swoje potężne problemy. Mają potężne problemy, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, mają potężne problemy, jeśli chodzi o imigrantów nielegalnych, którzy przedostają się przez granicę z Meksykiem, i mają potężne problemy gospodarcze, niewydolność do obecności na kilku teatrach działań wojennych na świecie, ta wysunięta. Obecność i na Indo-Pacyfiku, i na Bliskim Wschodzie, i w Europie, e, i jeszcze obecność w innych domenach, takich jak cyberprzestrzeń, przestrzeń kosmiczna, e, nowa domena polarna, e, dochodzi do tego, więc <coughs> w sensie. I obszarów polarnych i Antarktyka, i, Antark i, i Arktyka. Więc, więc tutaj nie, a Stany Zjednoczone mają naprawdę potężne problemy. Potężne turbulencje przed Stanami Zjednoczonymi dopiero nadejdą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 1 stycznia bieżącego roku to jest bardzo duży kryzys strategiczny dla, dla USA. Przystąpienie kolejnych czterech państw do grupy BRICS. Mamy teraz grupę BRICS Plus obok Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Jeszcze do tego Egipt, Etiopia, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W zeszłym roku do Szanghajskiej organizacji współpracy przystąpił Iran, w tym roku Białoruś, więc mamy dwa potężne filary globalnego południa, które rzucają rękawice dominacji amerykańskiej, mamy szanghajską organizację współpracy i grupę BRICS+, 40 kolejnych państw stoi w kolejce do grupy BRICS+, Kazachstan już ogłosił na szczycie w Astanie, yy, prawda, na szczycie Szowu szanghajskiej organizacji współpracy chęć przystąpienia do BRICS+, mówi się o nowej walucie, którą ma wprowadzić BRICS, yy, alternatywie dla dolara, no, Ciemne chmury nad, nad hegemonią amerykańską, w tej sytuacji nie mało dysponowany prezydent Stanów Zjednoczonych, no to jest, to jest coś, czy na pewno podat, podatnik amerykański może się martwić. Doktor Sykulski był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, Panie Doktorze. Dziękuję, kłaniam się. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej. Gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.